Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. W poprzednim odcinku się pomyliłem, nie był to odcinek szósty, lecz siódmy, a ten jest odcinkiem ósmym. Witam się z wami w tym miejscu, już tych typów rozwaliłem. Niestety... O, widzę, że jest ich więcej. To bynajmniej jednego typa tam jeszcze widzę. Niestety nie nagrało się, jak walczyłem z tym rycerzem, ale kurde... The best walka jak na razie, nie? Pierwsza walka, którą zrobiłem totalnie bez damage'a. W sensie z takim potężniejszym przeciwnikiem, nie? Bo nie liczy tutaj... niektórych bossów, ani... Znaczy niektórych, w sumie z trzema do tej pory walczyłem. O, ten jest silniejszy! Okej... Dobra, nie spodziewałem się takiego oporu! No co jest? Przecież... Jezus, tamto byli prawie na one-shota, tutaj nagle co? Muszę ich młócić jak porąbany. Zobaczmy, tylko za chwilę nie poleciał do tamtych przeciwników tam. XD. Dobra, kemka mchu. Czekaj, a jak zmienię sobie pikę na miecz, to będzie tak samo, czy miecz będzie skuteczniejszy? No nie. Ale mogę bynajmniej coś tam podziałać magią. I zmarnowałem właśnie drugi pocisk. Żegnam. Nie. Nie idziemy do typiarzy. O, ciężka strzała, dusz tego prawie one-shotuje. Pyk. Dobrze, teraz zaoszczędzimy troszeczkę estusów. Healuje się do pełna. Kemka mchu. Dobra, teraz pytanie, czy ja sobie osłabiłem te bronie, dając te błyskawice, czy oni po prostu byliby i tak silni? W sumie zobaczę nawet. A chyba tą partyzaną sobie mogę wypróbować. Czy to wyjdzie, czy nie? Nie, oni po prostu są te silniejsi. Nie wiem z jakiej racji, ale okej. No, ile mi zabrakło? Centa, żeby się jeszcze tym zasłonić? Ej, strasznie mi dropi ten mech z nich. Wschodni secik. Sprawdźmy go. Jezu, cały czas cięższe zbroje zgarnią. Okej, fajnie, mają lepszą obronę, no ale co mi po tym, skoro są mega ciężkie.
Charakterystyczna zbroja ze wschodniej krainy, ta znakomicie wykonana zbroja zapewnia doskonałą ochronę szczególnie przed cięciami, które są głównym zagrożeniem podczas walk na wschodzie. Tutaj to samo. Też to samo. I hełm. Też ten sam opis. Okej. Okay. Teraz będzie najgorzej, jak się okaże, że ja nawet tutaj jestem w totalnie złym miejscu. I znowu chcąc brnąć dalej, idę nie tak jak powinienem. Dobra, tu gdzieś widziałem tego ziomeczka kolejnego. A, słyszałem. Tu cię mam. Pamiętaj, że gościu magicznie po prostu strzela szybciej niż ja rzucam czary, nie? No nie! Świetnie, łucznik jeszcze rycerz. Jeszcze gorsze niż maki rycerz. Bierz tę cholerną tarczę w dłoń. Szkoda, że ja nie mam takiego zasięgu na strzałach. Backstab! Jaka się zachciewa, co? Wow. Przyznaję, to mu nawet wyszło. Dobra, szybkie wycofanko. O nie, tu jest przepaść, tu nie ma przejścia. Wciskam ten cholerny unik, no to mi go grozrób. Gdzie on jest? Łucznik jest gdzieś tam. A gdzie jest rycerzyk? Słyszę gnoj, ale nie wiem gdzie jest. O, proszę, znalazł się. No, co za skurwysyński łucznik, no! A może spróbuję go zripostować? No, to mi nie wyszło. Ale jest backstabik i to już jest jego koniec. Jezu, za takie coś 3000 dusz to jest kpina. Jeśli z nim tłukę dłużej niż z tym, niż z bossem jako takim tego etapu. Ładnie. To ci się nie dodało, przyznaję. O, 5000 za łucznika. Nieźle. Kto to jest? Jacyś bandyci, czy co? O nie, kolejny. Jest sam? Czy też ma kolegę? A propos kolegi. Właśnie robi wbić na plecy. Prawie, i że nawet, że mu się udało. Super, jak ja mam teraz z dwoma przeciwnikami naraz walczyć? To nie jest Sekiro, gdzie mogę się popisywać. No śmiało, jeszcze... Tak, jeszcze się zaklinuj. Jeszcze się zaklinuj, pewnie. Gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? O dobra, nie biegną już za mną, to się normalnie podleczę. No miał być backstab, gro! Serio? Co nie było backstaba? No, jak? O,
Riposta! O, ten się zaciął. Zajebiście. Tak to możemy walczyć. Ha! Nie w tym życiu. Dosłownie. Ha, okej. Okay. No, skoro chcesz tak cały czas się leczyć usilnie, to się lecz. Ten jak Mario normalnie skacze. Czemu? Jezu, to, że oni nic po sobie nie zostawiają, to jest normalnie troszeczkę obraźliwe, jeśli mam być szczery. Kurde, backstab miał być. No, stoi typowi na plecach, mimo tego nie chce mi backstaba zrobić, no. Dobra. Normalnie pokochałem te riposty, nie? Pięknie, Izu. Jakbym tego teraz nie trafił, to byłoby to moja po prostu momentalna śmierć. Dobra, leczonko proszę. Nawet dwa. Kurde, przydałoby się jakieś ognisko. Znaleźć. Nowe, najlepiej. Niestety, jakbym miał jakieś człowieczeństwo w zapasie, no to... Znaczy, wróć, mam jedno tylko człowieczeństwo, mi tam zdropiło z jednego typa. Więc mógłbym maksymalnie tylko o jeden punkt rozpalić. Pewnie zaklinuj się między tymi cholernymi drzewami. To jest mi po prostu potrzebne teraz. Między nami drzewo, a dostaję obrażenia. XD. Dobra, może się lepiej wycofam stąd troszeczkę. Trzy stusy jeszcze. Taki byłem happy, że mam 20 stusów, a nagle z 20 mam 4. 3. Przepraszam, 3. Wszystkie, jak całą wytrzymałość zużyję w jednego typa, no to go na spokojnie tym zabije. Bo to on taki stagger ładuje, że on nie wie, co ma ze sobą zrobić w ogóle. Dobra, czekaj, tutaj już byłem. Tędy... Nie, tędy chyba nie ma przejścia. No nie, nie ma bata. Dobra, gdzie był ten? Gdzie było to miejsce, spod którego ja przed chwilą uciekałem przed tymi dwoma typami? Chyba gdzieś w tym kierunku? Tak mi się wydaje. No, i tak i nie. Tam jest drabina! O kurde. O! Chyba dałoby się zejść. Jezus! To było takie ryzyko z mojej strony. Nawet się nie spojrzałem w dół, czy faktycznie jest to jakieś zejście. Dobra, mogę iść tędy, mogę iść po drabinie. Spróbujmy najpierw po drabinie. Czy to jest tylko przedmiot? Dusza dzielnego wojownika. Czyli pewnie sporo warta. Tam, no tam się raczej nie dostanę, czyli tutaj był tylko item. W sumie sprawdźmy opis. Bo tej duszy jeszcze nie zdobyłem. Dusza dzielnego wojownika,
dusza dzielnego niemarłego wojownika, który dawno temu został pustym, użyć, żeby zdobyć ogromne ilości dusz. Okej, okay, no to kto wie, może nawet o 2-3 tysiące? Who knows? What on fucking earth is that? Co to jest, jakaś hydra? To jest boss. Jak nic. To jest boss. To jest boss. Jestem niemal pewny, że to będzie boss po prostu w tej lokacji. Albo główny, albo jeden z kilku. Okej, okay, kolejny przeciwnik. Żadnych typów. A, nie ma tak. O, zajebiście. Co to w ogóle jest? To jest kot? Wygląda jak kot, po mutagenowych sterydach. Zajebiście, ale mu robi obrażenia. Takie, wiecie, prawie zerowe. Pewnie wbi mi się jeszcze na mordę. Czemu by nie? Przy okazji spróbujemy oddać André kolejny żar. Pytanie w sumie, czy będzie chciał go przyjąć. I'm no good with those. It won't be easy, but I'm afraid you'll have to look for someone else. Oh! Be careful. Proszę, czyli André nie potrafi korzystać z tego żaru. To będzie w kluczowych, tak. Zaklęty żar. Inna postać magii. Pozostałość zaginionej krainy Ulasil. Ulepsza magiczną broń plus 5 w zaklętą broń. Zaklętą można wzmocnić do plus 5. Zaklęta broń czarodzieja zadająca magiczne obrażenia zwiększane przez inteligencję. Okej, okay, czyli coś, co mogłem nałożyć na przykład na mój kostur. I na każdy w sumie inny kostur, który będę władał. Dobra, ale skoro nie tam mam iść, to gdzie? Bo już autentycznie nie, powoli nie mam pomysłu. Tam nie przejdę, bo jest zamknięte przejście. Nigdzie indziej tym bardziej. Dobra, nie jestem pustą faktycznie. Okej, okay, na level mnie nie stać. Ale być może mógłbym sobie coś ulepszyć. Well, I'll use him, need it. O! A mogę odczynić też to. Dobra, wiecie, szczerze, chyba to zrobię. Utracić wykorzystane materiały. Dobra, już trudno. Szkoda tych tytanitów, no ale wolę mieć jednak zwykłe, bo nie jestem pewien, czy właśnie. Przez to, że miałem boską broń, to czy to nie było gorsze? No ale tym się zajmę. To sprawdzę później, ewentualnie w Darkroocie. Czy ja chcę wzmocnić zbroję? No, mógłbym w sumie to zrobić. O proszę, migoczący tytanit jest potrzebny do wschodniego setu, do ulepszania. Ale nie, zostanę chyba na razie przy tym świętym secie. Czyli potrzebuję jeszcze 4 i 3 na 1 razy 3. Czyli 21. Dobra, naprawmy tarczę. I troszeczkę cały ten set. A właśnie, czekaj, na tą maskę mogę ulepszyć, czy... Nie, maski nie mogę, chyba że już ją ulepszyłem, ale nie kojarzę. Mogę 52, ale potrzebuję tylko 21.
Okej. I wzmocnimy sobie całą tą, cały ten święty set. O, a jednak nie, tu potrzebuje dużego odłamku tytanitu na kolejne upgrade'y. To do plus 3 go wzmocnimy, a resztę wydajmy na ten set elity królestwa, rycerstwa. No, bynajmniej tyle, ile będę w stanie. Dobrze. No, migoczącego tytanitu nie będę wykorzystywał, bo to jest za cenne, mam wrażenie, żeby teraz tego tak na lewo i prawo sobie poszastać. No, troszeczkę racji. Dobra, w takim razie ja sobie odpocznę. No i po prostu muszę sprawdzić, gdzie mam teraz iść, bo ewidentnie dalej. Sorry za ziewnięcie. Dalej idę nie tam, gdzie iść powinienem. Tylko powoli kończą mi się opcje. Znaczy, na bank muszę iść do tej fortecy Sena, tylko nie bardzo wiem, jak się tam dostać. Ale pytanie, czy ja nie powinienem najpierw iść do któregoś z tych dwóch lokacji, które ten mi na początku powiedział, w tej kapliczce, i nie rozpalić tamtego. Znaczy, rozpalić, nie walnąć z jakichś tych, z tych dwóch dzwonów. Okej, widzimy się po cięciu. Przeszedłem sobie całą tą trasę tutaj z powrotem. Uwaga, jest mały problem. Doedukowałem się troszeczkę, bo finalnie to jest odcinek kolejny, który nagrywam, ale widzimy się po cięciu, bo odcinek, który potem wyciąłem, uwaga, tu jest wejście do bossa, którego nie odkryłem. Long story short. Nagrałem poprzedni odcinek, wyszedł nawet długi, ale kiedy wyciąłem z niego wszystko, czego w nim być nie powinno, typu za długie zwiedzanie obszaru, zbyt długa walka i ogólnie błądzenie dosłownie po całym dorzeczu, nie dorzeczu, tylko po tej strefie Darkroot, ogrodu Darkroot, tej już dostępnej i kawałek dalej, tej obok motyla, to finalnie odcinek wyszedł na 22 minuty, więc stwierdziłem, no, nagram sobie kolejny i znowu je sobie połączę. No więc jestem. I uwaga, okazało się, że tutaj, zaraz jak wchodziłem, tu jest wejście do bossa. Ja nie wiem, czy ja tutaj wchodziłem i tego nie zauważyłem, czy ja tu w ogóle nie wlazłem na górę. Nie mam bladego pojęcia, ale tak. O, możemy Solera wezwać. Ale nie, ja spróbuję zawalczyć sam. Uwaga, dla wyjaśnienia. Ułatwiłem sobie co nieco przejście, żeby nie zużyć zbyt dużo butelek. Tak, zużyłem dwie, ale to akurat też przypadkowo. Użyłem sobie One Hit, One Kill. Opcji w trainerze. Spokojnie, podczas walki z bossami nie będzie ona wykorzystywana, gdyż walkę z każdym bossem przechodzę samemu. To tak samo jak w Sekiro. I mogłem to włączyć, ale nie chciałem, bo walkę chciałem przejść samemu. Jedyne, co włączyłem w Sekiro, to było nieskończone wskrzeszanie i nieskończona... W sensie, wskrzeszanie bez cooldownu i nieskończona moc wskrzeszania. Żeby nie przerywać walki przez jakieś głupie błędy. To było jedyne, na co się, powiedzmy, odważyłem w Sekiro. Poza oczywiście mnożnikiem expa, żeby szybciej się wylevelować i pokazać wam wszystkie umiejętności, jakie w danym przejściu byłem w stanie. Natomiast tak samo używam podobnego trainera w Soulsach, ale używam tylko mnożnika dusz oraz one hit, one kill. Ale to używam tylko, kiedy się farmię albo kiedy chcę sobie zebrać jakiś przedmiot. Tak samo jak człowieczeństwo, znowu gdzieś zgrałem, nie wiem z czego, ale chyba z jakiegoś przeciwnika. Niestety włączyłem sobie też opcję, żeby mieć 100% drop rate'u, żeby ewentualnie coś fajnego wydropić, ale z tych wszystkich pojedynczych słabeuszy, wiecie, tych takich w łachmanach, tych powylatowały mi same wypadł mi rapier z tego lepszego ziomka, wiecie, tego takiego rycerzyka,
ale sam rapier nie wiem, czy już nie miałem. Chyba tak, a na przykład tak pokazuję wam cały opis. I strasznie dużo złamanych prostych mieczy, ale na szczęście to pójdzie. W sensie tak, no jest to coś nowego, no przynajmniej opis mówi, że jest to coś nowego. Ale jak nie jest to nic dobrego, więc to pójdzie oczywiście do skrzyni, ale powiedzmy, że dla kolekcji mogę to mieć. Bynajmniej jedną sztukę, a wiadomo, jak w końcu znajdę kupca, w któremu będę mógł sprzedawać takie zdublowane przedmioty, no to z wielką chęcią wszystkie duble ze skrzynki wyciągnę i mu je oddam. Tutaj coś jeszcze znalazłem. Nie, ale wydropiłem cały set tamtego właśnie rycerzyka dzięki temu stuprocentowemu dzięki stuprocentowemu drop rate'owi, tak to już powiem, bo nie wiem jak to na szybko przejść na polski. Cały set balderski, tak więc już wam go pokazuję. Balderska zbroja i balderski hełm. No, wyglądamy w sposób taki i no, umówmy się, wygląda to dość dziwnie. Ale zakładam, że ten strój jest po prostu jeszcze niekompletny. Sprawdźmy jeszcze opis. Hełm rycerzy ze starożytnego królestwa Balder, wykonany z grubych żelaznych płyt. Balder było ojczyzną rycerza króla Rendala, ale zostało zrujnowane, gdy pojawiło się wielu nieumarłych. Dobra, ten opis... tak, to już wam pokazywałem. Jestem ciekaw, czy da się znaleźć albo wydropić z Pinwheela jeszcze te dwie pozostałe maski, które on posiadał. Bo na przykład je połączyć w jedną taką łombokombiczną maskę. Jeśli tak, to byłoby fajnie. Tutaj... no, tutaj to samo. Dobra. Czyli wracamy do mojej rękawic podróży i świętego, no, półświętego setu, bo mam tylko dwie części tej zbroi. No już bez przesady takie leczenie nie będę sobie, znaczy takiego ułamka zdrowia nie będę sobie leczył butelką, bo po co? Solera też nie wzywamy. Przejdźmy przez światełko do bossa. O nie, czy to będzie jak w dwójce? Będę walczył z gargulcami? O, cutscenka, tak ewidentnie, bo gargulce na górze mają broń. O, jeden ma tarczę. No, oczywiście. W sumie musiał się najpierw w jedynce pojawić taki koncept, żeby w dwójce mógł to żeby mógł to dalej ciągnąć, nie? Ale powiem, że ta walka w dwójce z tymi gargulcami jest tak cholernie irytująca. Gargulet dzwonu. Uuu, czyli może on strzeże tamtego... ała! Może tego dzwonu strzeże? Tego dzwonu... przebudzenia chyba się nazywa? Czekaj, czy mogę go zripostować? No na pewno nie w taki sposób. Dobra, nie marnuj sobie... Boże, chciałbym się powiedzieć expa. Nie marnuj staminy. Gościu mi się idealnie odsłonił, a ja zrobiłem za niego unik. XD. Dobra, teraz stusik. Dobra, to nie... NIE! Jezu, ale... Dobra, no widzimy się w tamtym miejscu, no. Dobra, jestem pod wejściem. Znowu. Dobra, nieważne. Spróbuję teraz... Jezus, jaki ten miecz jest potężny! O wiele potężniejszy od mojej piki! No patrzcie, widzicie to? Dwukrotność ponad obrażeń piki ten miecz zadaje. Taki zwykły cios. Łobaczmy, że on zaraz zginie. Pyk. No i pięknie, i teraz to już tylko czarami sobie z nim poradzę. Hełm gargulca wydropiłem, pięknie. Ciekawe, czy ten topór też będę mógł wydropić. Dobra, no tak to sobie z nim nie poradzę. Ale tak już owszem. Aha, to jest tego... A dobra, czy to jest taki frajer, który tylko wali z dystansu. Pyk. Dziękuję.
Boże, było sobie wziąć miecz od razu, ja się bawiłem z piką. Że mi wymiótł po prostu w kilka chwil. Bliźniacze człowieczeństwo! Proszę, proszę. Susik nowego. Ile? 10 tysięcy dusz? Nice. Dobra, człowieczeństwo to było tutaj na dole. Użyj, aby zyskać 2 punkty człowieczeństwa i znacząco przywrócić życie. Nie chcę zużywać. Rzadki czarny duszek pojawiający się na zwłokach. Niezwykle rzadkie bliźniacze człowieczeństwo. Tutaj opis jak wcześniej. Ten czarny duszek jest nazywany człowieczeństwem, ale niewiele wiadomo o jego prawdziwej naturze. Skoro dusza jest źródłem całego życia, to czym innym może być człowieczeństwo? Okej, to był chyba identyczny opis jak w przypadku zwykłego człowieczeństwa, tak mi się wydaje. W sensie ta jego dalsza część. Dobra, tu nic nie ma schowanego. Ten hełm bym jeszcze sprawdził. Hełm gargulca. No, o wiele bardziej wytrzymały niż ta maska. Ciężar 3,5. Kurde. Jak wyglądam? Nie tak źle. Szczerze jestem nawet jestem chętny, żeby to znieść, bo fakt, ten leciutko większy pasek jest spoko, ale no, nie ukrywamy, przyda mi się o wiele lepsza obrona. A akurat na ten moment hełm gargulca, z tego co widzę, zapewnia mi najlepszą, bo na przykład wschodni hełm ma lepszą obronę fizyczną, ale ma gorszą magiczną przed ogniem i chyba to ostatnio to jest przed świętością, tak mi się wydaje, a gargulca ma wszystko na 15, plus ma największą trwałość, więc z chęcią go sobie teraz będę nosił. Jeszcze sprawdźmy. O, odporność na trucizny mi też daje, fajnie, i na krwawienie. I 8 punktów równowagi, miło. Hełm gargulca. Zaklętej istoty strzegącej dzwonu przebudzenia. O, właśnie, dzwon przebudzenia. Czyli... A, w sumie teraz dobre pytanie, czy dobrze zapamiętałem nazwę, czy nie. Bo już nie pamiętam, co powiedziałem. W dzwonicy kościołni umarłych ten hełm z brązu, to jest z brązu, myślę, że z kamienia, pełnił jedynie rolę ozdobną, skóra gargulca jest twarda z natury. Ten przedmiot nie zapewnia dobrej ochrony. No, statystyki mówią mi co innego. Bynajmniej mówią mi tyle, że jestem w stanie... Dobra, dopiero w dwójce mogę pić. Tutaj coś jest? Nie. Dopiero w dwójce mogę na drabinie się napić Estusa. Aż dziwne, że dopiero w dwójce to wprowadzili, no ale... Wiem, że ja jestem, aby o tym decydować. Jedynie jedynie youtuberem z niską na ten moment widownią. Dobra, i co? Dzwonimy? Ale że on się za uszy nie łapie? Przecież ten dźwięk musi być ogłuszający. I co, i to tyle? Okej, jestem troszeczkę zdziwiony. W sensie myślałem, że coś się jeszcze stanie, a tutaj nic. Wow! Jezu, jak mnie wystraszył ziomek. Okej, to jest MPC. Pogadajmy. I am Oswald of Kareem, the Pawn. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Comest thou to confess, or to accuse? For indeed, all sin is my domain. Opuść przymierze? Ciekawy gest. Nie mam grzechów. A, on chyba jest w stanie sprawić, że jeśli opuszczę dane przymierze, to je opuszczę bez konsekwencji. W dwójce też jest taka postać. Nie wiem, czy w trójce, ale w dwójce wiem, że jest. Zobaczmy. Księga winnych, oskarżenie, kość wiodąca do domu. Zgłoś przybycie najeźdźcy. Papier sprzedawany przez biskupa Welki, bogini grzechu. Jeżeli zabijecie najeźdźca, użyj tego, by donieść o zbrodni. Wskazany gracz trafi na listę nieszczęśników, którzy kiedyś zaznają mieczy mrocznego księżyca. Dobra, wykupmy sobie jedną sztukę. Choby po to, żeby mieć.
Kamień oczyszczenia zmniejsza intensywność klątwy, może ją zdjąć. O. Popielaty kamień okalający czaszkę, tajemny skarb Arstora, hrabiego Karim. Zmniejsza intensywność klątwy, może ją zdjąć. Powinien być, zamiast przecinek powinien być i. Ludzie są bezradni wobec klątw, mogą jedynie przekierować ich efekty. Kamień oczyszczenia nie zdejmuje klątw, ale przyjmuje je na siebie. Sam kamień był niegdyś osobą lub inną istotą. No, nie, kup mi to, tak... W sumie kup tak ze trzy. Jeden tylko dla testu, nie? O, trzy i kup. Rozumiem, że ten... posiadane to jest to, co ja mam, tak? I oskarżony gracz. Tak, dobra. Czyli księga jest nasz ten... proszę, co my tu mamy? Karmiczna sprawiedliwość. 20 punktów wiary. O, to mógłbym tego używać, ale musiałbym się dofarmić. Cud Welki, czarnowłosej wiedźmy, tymczasowo automatycznie chroni przed ciężkimi obrażeniami. Każdy grzech podlega karze, a bogini Welka wskazuje grzech i wyznacza karę. Jeden slot, 4 użycia. Okej, czyli to jest taki cud ofensywny. Talizman Welki. Medium pozwalające czynić cuda z wykorzystaniem boskiej mocy. Ten pukiel czarnych włosów to talizman wyznawców Welki, bogini grzechu. Wykorzystujący go akolita nie musi być szczególnie wierzący. Wystarczy, że jest bystry. Okej, no to kupmy sobie. Do kolekcji bynajmniej. O, jest on pierścienie, widzę. Pierścień ofiary. Ten tajemniczy pierścień został stworzony podczas rytuału poświęconego Welce, bogini grzechu. Noszący go wojownik nie traci nic w chwili śmierci oprócz samego pierścienia, który ulega zniszczeniu. A to kojarzę, w dwójce było coś podobnego, w sensie mogłem go założyć pierścień i w momencie, w którym ja ginąłem, to nie traciłem na przykład dusz, które miałem przy sobie. I czy to jest jednorazowe? Nie, mogę to kupować ile będę chciał. Świetnie. Pierścień zatrutego i krwawego ukąszenia. Jeden z legendarnych kąsających pierścieni zamówionych przez Arstora z Karim. To samo. Mimo złej sławy, ten niepozorny kawałek metalu jest bezcenny dla każdego wojownika, gdyż uodparnia organizm na trucizny, a ten, gdyż zatrzymuje krwawienie. No, najbliżej jest mi do trucizn, bo w ogrodzie Darkroot są węże, które zatruwają, a krwawienie... No plus jeszcze są szczury niedaleko. Dobra, to weźmy te... Okej, widzę, ten pierścień jest jednorazowy. Czyli ten pewnie też będzie. Kurde, to co teraz... Troszeczkę przyjdzie mi farmienia, ale myślę, że nie będzie to nic trudnego. How honorable of you. No nie wiem, czy honorowe. W ogóle, gdzie on był, przepraszam bardzo, przed chwilą, jak ja walczyłem z tymi gargulcami? Bo ja tam weszłem i go tam nie było. To co, zadzwoniłem i nagle ktoś się magicznie zmaterializował? Dobra. Gdzie będzie to oskarżenie? Jest kamień. Teraz, dobra, dla testu. Czy ja mam, ja jestem przeklęty? Jeśli byłem, to zdjąłem klątwę. Jeśli nie, to zmordowałem przedmiot. No ale testówka musiała jakaś być, nie? Te kępki, oskarżenie i księga winy. To już czytaliśmy, tego jeszcze nie przeczytałem. Przemysł do gry sieciowej. Zobacz listę oskarżonych graczy. Welka, bogini grzechu tworzy listę winnych, którzy obrazili bogów albo ich przymierza. Pewnego dnia poznają gniew mieczy mrocznego księżyca. Czemu nie mogę użyć? Co, muszę to tu wyekwipować? Nie. A, chyba dlatego, że nie jestem w przymierzu. Być może. A zobaczmy w sumie, czy jeśli opuszczę przymierze, to będę mógł dołączyć do tego. Dobra. No nie, jest tylko opuść przymierze. Tak. Fajnie, że gadasz. Dobra, no to wróćmy w takim razie... Nie, no właśnie, gdzie mam teraz iść? Bo to jest dobre pytanie. Że znowu mi wyszło zbyt krótko.
Bo czy tych dwóch wpadek na boksie nie pokażę, no bo trochę mi szkoda czasu odcinka. Dobra, to z tej strony widzicie, byłem. Tam nie ma nic, tam walczyłem z demonem. No, na tamtym przejściu, między tymi dwoma wieżami. Nie myli z wadcą pierścieni. Gdyż to nie tędy droga. Gdzie? Tam jest przedmiot? Nie, chyba nie. Ale to jest tylko ozdoba. No nie, ale tędy się nie cofnę, czyli muszę użyć cudu, żeby się do ognicha cofnąć. Jakby pytanie... Co teraz? W sensie no... No. Dobra, tego nie było. Na pewno chcę odwrócić pustkę. Aby znowu być człowiekiem. Tam jest dalej zamknięte. Czekaj, czy Andre coś powie na temat tego, że rozwaliliśmy tutaj coś. Jezu, ciągle mi się... Grałem przed chwilą w Sekiro, żeby gromadzić materiał do jednego odcinka. Znaczy do jednego filmu lore'owego z Sekiro właśnie i kurde, mylą mi się teraz ciągle guziki. Nie, to już było. Ej, ale fajna reakcja takie. Ej, dokąd to? Tak w pół zdania mu się wycofałem. No dobrze. Użyj pudła. No w sumie użyję, ale dobra, wiecie co? Ja się z wami widzę za chwilkę. Bo chciałbym się jeszcze ogarnąć, gdzie mam teraz iść, bo jestem naprawdę teraz ciekaw, co ja mam takiego ze sobą zrobić. A na ten moment, no, żeby nie tracić czasu, to wiecie, ogarnę, gdzie mam iść, co mam zrobić i albo tam pójdę, albo widzimy się na miejscu. Okej, okay. Po cięciu i backstabie widzę się z wami tutaj na moście. Okazało się, że teraz możemy otworzyć te drzwi. Dzięki temu, że mam właśnie klucz do piwnicy. Ale skoro już się tutaj do Solera pofatygowałem, porozmawiajmy z nim, może ma coś do powiedzenia. Hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous, if only... No, nie do końca ziomek chce, znaczy Buryś, nie do końca jest rozmowny, ale to nic. Wejdźmy sobie tutaj. I zobaczmy, dokąd mnie to przejście zaprowadzi. No, poza tym, że na dość sporą głębokość. Okej, tędy. O nie, co to jest, pies? No, bynajmniej to wygląda jak jakiś piesek. A, kurde, i byłbym zapomniał założyć sobie pierścień. Wow. Dobra, wait a minute. To mi teraz nabiło odporność na trucizny, czy nabiło mi efekt trucizny? Bo to mnie dość intryguje. O, skrócik. Jak miło. Idzie? No oczywiście, że idzie. Szkoda... Jezu. Szkoda dla niego, że... Jezu, teraz taki joke, nie, od gry, że nie wpadłbym na skodę, tylko tak idealnie między te tekstury i tak ściutko w przepaść. Dobra, idziemy teraz chyba głębiej do miasta, tak mi się wydaje. Pytanie teraz, w którą stronę iść. Tam były... O, kolejne drzwi. Somebody, anybody, help me. Unlock the door. Damn, I'm finished. How did this ever happen? O, siema.
Drzwi otwarte. Zaraz pogadamy, ziomeczko, tylko muszę rolami rozwalić wszystkie beczki w tym pomieszczeniu. I przeszukać trupa. O, set czarodzieja. I katalizator czarodzieja, proszę, czyli miejsce, gdzie mogę znaleźć to, co mam aktualnie przy sobie za darmo. Czytaj ten kostur. Pogadajmy, ziomeczku. Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Masz jakieś nowe zaklęcia? Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Powiesz coś więcej? Oh, hello. I'm fine. I have my... Nie tym razem. Dobra, czyli, ale możemy go w kapliczce Firelink znaleźć. A, szkoda w ogóle, że ten jeden dialog z nim tak przewinąłem, ale no kurde, nie wiedziałem, że ktoś będzie gadał. Ciekawe, czy mogę pochodnie z nich wydropić. Nawet byłoby to fajne. Kogo wy tak pilnujecie? O, i teraz mógłbym wziąć sobie babeczkę za żonę. Nie, kurde, no, bierzesz zwycięstwo zdobyte. Kurde, nie pamiętam, jak to było w Ognie i Mieczem, ale coś tam było, że typ miał tam, ten na początku coś tam gadał, że ma uciąć 3 głowy za jednym zamachem, dopiero się ożeni, czy coś tam. Czy to się będzie mógł ożenić, to nie pamiętam, kurde, ale tak mi się skojarzyło. Dobra, tego nie otworzę. A tu? Też nie. To mam 43 minuty. Skubaniutki. 43 minuty, ale... A ten tu... Co jest? No, zła... Ła! Skubańcze. I co jest? A taką pułapeczkę sobie zastawiliście. No cóż, muszę was zasmucić. Troszkę wam nie wyszła. Dlatego... Aha, to ciekawe mieszkanko. Poważnie? Oni w czymś takim mieszkali, czy byli tutaj więzieni? Łamacz kolczuk, miło. Nowa broń. To wypijmy za znalezienie jej. I sprawdźmy ją. Miecz do pchnięć. Okej, okay, takie parametry. Pół kilo ciężaru. Będę mówił kilo, bo łatwiej mi to przerównać. Typowy krótki miecz do pchnięć, dosyć tępy, ale potrafi przebijać przez pancerze. Muskularny wojownik, który potrafi włożyć naprawdę dużo siły w pchnięcie tym mieczem, może wyprowadzić nim morderczy cios krytyczny. Czy tutaj backstab? No ile oczywiście takowy wyjdzie. No, chwilowo puściutko. Nie powiem, fajnie by było jakieś ognicho tutaj znaleźć. Jak z buta wleciał! Okej, idealnie się odsłonili. Dlaczego ja... Dobra, nieważne. Masz też w sobie? Oczywiście. Duża dusza zaginionego, nieumarłego. O-o. Czy to jest kolejny boss? Dwóch bossów w jednym odcinku? O, set złodziejski i prosta tarcza. Kurde. No. Żegnaj. Czekaj. Właśnie, bo też ten set drugi miałem sprawdzić. Ten set czarodziejski. Płaszcz noszony przez prawdziwych czarodziejów, którzy uczyli się w smoczej szkole w Vinheim. Większość z nich szczyci się edukacją w tej akademii i niechętnie łamie zasady ubierania się ustanowione dla czarodziejów. Dobra, zbroja z czarnej skóry, a to chyba ten teraz zdobyłem. Te skóry wykonane z gładkiej czarnej skóry pozwala cicho się poruszać, co chwalą sobie ci, którzy kryją się w mroku. Sama skóra jest gruba i zapewnia przyzwoitą ochronę. No, słabszą od mojej aktualnej,
Ale moja jest ulepszona, więc kto wie, może ta, plus jeszcze jest lepsza, więc może ta zbroja po ulepszeniu byłaby lepsza. Tutaj coś jeszcze? Nie. Rękawice z czarnej skóry i bojowe czarodzieja. To opis ten sam. To jeszcze ten sam. Buty z czarnej skóry, też taki sam opis. Czarodzieja, też taki sam opis. I jeszcze złodziejska maska. Maska grzeszników, którzy ukrywają swoje prawdziwe twarze. Nie. Dobra, bez przeróbek. Maska grzeszników ukrywają swoje twarze, ściszają głosy i kryją się w mroku. Maska nie zapewnia wielkiej ochrony. No widać. Czapka czarodzieja i tutaj opis jest identyczny. Okej, ale myślę, że mógłbym się przerzucić na ten set z czarnej skóry. Ale najpierw się mogę sobie też troszeczkę ulepszyć. Okej, YOLO. Boss? Tak, boss! Demon Capra! Wow, porządnie mi zassał... wytrzymałość. Super, się ma pieski. Czyli jest to rodzaj przeciwnika, którego osobiście nienawidzę. A wiecie jaki? Z przydupasami. Dobra, pieski dało się szybko zdjąć. Teraz ja bym się z chęcią podleczył. Dobrze, i walczmy. Żadnego backstaba raczej nie zrobię. Na górę, na górę. Co za dziadno. Ej. O, takiś cwany. Na schody. XD. Kolejna flaszeczka. Nie zgiń, nie zgiń. Niech sobie atakuje. Okej. Nie mam pewnego pojęcia, jaki cud mnie nie trafił, ale nie będę narzekał. I... po tobie! Klucz do głębin! Proszę, dwóch bossów w jednym odcinku, jak Milusio. Człowieczeństwo i... lelele... i kość wiodąca domu. I 6000 dusz do niego dostałem. Dobra, czy tutaj są jakieś drzwi, które mogę otworzyć tym kluczem? Czy to jest w jeszcze inne, czy to mnie w jeszcze inne miejsce zaprowadzi? No, na to wygląda, że muszę iść w kompletnie inne miejsce. To była tylko taka mini arena, chociaż tego areną nazwać nie można. Kto ma to powiedzieć, żeby w takim miejscu ulokować bossa? Podobnie jak z tym cieniem w Sekiro, tym pierwszym, z którym się walczy. Samotny cień. Nie plugawo ręki, tylko ten drugi. Nie włócznik. Fechmistrz, o, Fechmistrz się nazywał. Jezu, tutaj w ogóle teraz zauważę, dopiero widzę, że to są palone ciała. Oj, oj. Okej. Dobra, tędy przyszedłem. Ale kurde... Wait a minute, to czekaj chwilę. Gdzie mogą być te głębiny w takim razie? To jest dość istotna dla mnie informacja. No bo raczej nie chodzi o ruiny Nowego Lądu, tylko jakąś miejscówkę tutaj. Dobre pytanie, gdzie to może być? No nic. Ja póki co lecę odpocząć sobie przy ognichu. Może się jeszcze troszeczkę pofarmię, żeby wykupić u tamtego gościa wszystko, co się da. Parafia nieumarłych. I wiecie co? Może teraz tak. Jako iż póki co nie natrafiam na wrogów, którzy zatruwają, to wezmę sobie ten pierścień ofiary. Bynajmniej jak zginę, to nie stracę dusz. Będę musiał sobie ich nakupić nawet trochę więcej. Ale to już później. Na razie odpoczywam przy ognichu. Regeneruję wszystko, co jestem w stanie. Tu się tak troszeczkę bardziej ustawię, żeby mnie
nie widzieli, nawet tu się przejdę. Jeszcze wymiotę. Trochę szkoda, że te kopnięcie nie zadaje obrażeń, tylko ona tylko wybija z równowagi, z tego co widzę. I tu w ogóle jakiś zniszczony ten jest posąg. Ciekawe. W wujce też taki znalazłem i można było tam dołączyć do przymierza, a tutaj się nie da. Aż dziwne. No dobra, never mind. Ale takim nawet fajnym widoczkiem się z wami pożegnam. W kolejnym, no myślę, że poeksplorujmy troszeczkę bardziej głębiny. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym być może poczynimy większy progres fabularny, a jak nie, to bynajmniej zwiedzimy nową lokację. Do usłyszenia.